Zaskoczył cię sukces, z jakim się spotkał Eddie? W sumie spodziewałem się, że to będzie dobry film. Tczew odwiedził znany i lubiany aktor Henryk Gołębiewski, od twórca charakterystycznych i zapadających w pamięć ról filmowych i telewizyjnych, jak choćby Maniusia z Wakacji z duchami, Poltka z Podróży za jeden uśmiech, czy tytułowego Ediego z filmu Piotra Trzaskalskiego. Aktor pojawił się w naszym mieście nie bez przyczyny, zgodził się bowiem wystąpić jako główny bohater w powstającym właśnie teledysku tczewskiego zespołu Czarne Kwiaty. Spotkanie z Henrykiem Gołębiewskim odbyło się w tczewskiej Fabryce Sztuk. To zacznijmy od tego, jak się zaczęła twoja przygoda z filmem. Na moim podwórku mieszkał reżyser Nat Sweter. I on akurat potrzebował takich chłopców, dziewczynki, które rozrabiają, bo to akcja dzieje się w sumie w szkole. I którzy rozrabiają, no, a że mieszkał na tym samym podwórku, to widział nas przez balkon, jak rozrabiamy, no, całą naszą tą gromadkę. Zaprosił, wtedy na to jeszcze castingów nie były, to nie było tylko zdjęcia próbne, czyli na zdjęcia próbne dostaliśmy kartki do nauczenia. No, poszliśmy, no to wszyscy umieli, wiadomo, jeżeli dostanie się, no to mama, czy tata, czy brat, czy siostra, no to w domu pomogą i człowiek się nauczy. Ale później dostaliśmy drugi tekst, żeby nauczyć się przez 15 minut. No to tutaj już zaczęły się schody. No i najgorsze było próba płaczu. A że ja pochodzę z rodziny wielodzietnej, jestem najmłodszy, byłem, no i jestem, no to wiadomo, że płakać to dla mnie było stryknięcie, już płakałem. To dla mnie to było łatwe. No i płakałem i dostałem główną rolę właśnie w Abel Twój Brat. Czyli wypłakałem. Wypłakana rola. To... Ale dobry to jednak był początek mimo wszystko. Chyba dobrze wspominasz te lata. Tak, no ale to może bym powiedział później, po kilku filmach, jak to było. Ale pierwszy film, no to też rozrabialiśmy na planie i to nie była ciężka praca, tylko to była zabawa. No wiadomo, że wtedy no to pracowało się w sumie od rana do wieczora i nikt nie narzekał, bo rozrabialiśmy na planie filmowym, bo przecież na podwórku rozrabialiśmy, no to jak tutaj mieliśmy nie rozrabiać, no? Normalne. Ale reżyser był wymagający, bardzo wymagający, no to dyscyplina była, że nie można było podskoczyć. Traktował dziecko, Janusz na sweter, traktował dziecko tak samo jak dorosłego. Masz grać i koniec. No i od czasu do czasu tam jakieś słówko powiedział, niekontrolowane. Ale to chyba dobra szkoła była takiej dyscypliny, co? Że nie mieliście tak, tego ulgowej jak teraz, jeżeli wspominam to, bo tym czasem przecież to było, jakby nie patrzeć, no to 44 lata temu. No. Mhm. Zgadza się, no właśnie, 44 lata. W tych latach 70. było kilka produkcji. Ale to był jeszcze film w ogóle kolorowy. W 70-tych latach, no to przecież nie powstawały filmy tak kolorowe. No to tutaj to była oszczędność w ogóle taśmy, bo to było za dewizy kupowana i była oszczędność, że nie można było ileś tam dubli zrobić, tylko najwyżej dwa dubelki, czyli powtórki i koniec. I to musiało wyjść, no to czyli musieliśmy naprawdę ciężko tutaj, no teraz się mówi pracować, a wtedy no to, no, tak jak powiedziałem wcześniej, że formy zabawy, no. Ale dyscyplina, no to wtedy mu to musiała być, bo tak, no to przecież by, nie wiem, taśmy zabrakło. No tak. No ale właśnie, było kilka tych produkcji takich pamiętnych, bardzo pewnie dla niektórych z sentymentem wspominanych z lat 70., ale potem była przerwa. Wróciłeś do aktorstwa w latach dopiero 90. Co się działo z tobą w tym czasie? Co robiłeś? A już pracowałem od 75 roku, za czym skończyłem. O, dziękuję bardzo, Hollywood dzwoni. Przepraszam, nie, to tak, był SMS. Wajda już się dzisiaj nie dodzwonił, bo byliśmy na planie zdjęciowym. Ale nie wiadomo, no.
to SMS-y. I w 75 roku poszedłem do pracy w swoim zawodzie, czyli ślusarz narzędziowy. A że to praca była w jednym miejscu i robiło się to samo w sumie, no to taka nudna praca. No. To przeniosłem się po drugiej stronie, no to grupa była remontowo-budowlana. Ja przeniosłem się do grupy remontowo-budowlanej, bo oni ciągle jakieś wyjazdy, co innego robili, inni ludzie, inne otoczenie. I to mi się podobało. No, no i pracowałem tam, to było w Instalu. Pracowałem w Instalu od 75 do 85. 10 lat w sumie. Wcześniej tego samego dnia aktor wziął udział w nagraniu najnowszego teledysku Czarnych Kwiatów. Całość wchodzi teraz w fazę postprodukcji i cały czas potrzebne są środki na realizację zadania. Zespół ma nadzieję, że również internauci pomogą w zrealizowaniu produkcji. Wszyscy, którzy chcą wspomóc Młodą Tczewską Kapelę, szczegółów powinni szukać na fanpage'u Czarnych Kwiatów na Facebooku.